Reklamodawcy z każdym kolejnym rokiem coraz bardziej przechodzą samych siebie. Przykłady, które Wam dzisiaj pokażę, są tego znakomitym dowodem. Zapraszam Was na drugi już odcinek z serii 10 kreatywnych reklam na autobusach miejskich. A może i wiejskich, nie wiem. Numer 10. Na początek reklama mleczka Nivea na autobusie miejskim w Hamburgu i mężczyzna, który chyba nie do końca zdaje sobie sprawę, jakie ma ładne nogi. Swoją drogą, widzieliście kiedyś taki długi, podwójnie przegubowy autobus? Numer 9. Autobus napędzany dwoma paluszkami, czyli indyjska reklama baterii Duracell, które po zużyciu wylądują zapewne w Gangesie. W każdym razie według mnie znakomity pomysł. Fajnie, gdyby samochody naprawdę jeździły na baterie, co nie? Kto wie, może Tesla prezentuje nam takie pewnego dnia. Numer 8. A tutaj dowód, że dosłownie każdą część autobusu można wykorzystać w celach reklamowych. Wgnieciony w autobus Mini Cooper. Zobaczcie, jak ładnie współgra z prawdziwym kołem. Niestety nie wszyscy zwracają na to uwagę. Dla przykładu ta oto kanadyjska polityk i jej autobus z kampanii wyborczej. Cytując klasyka, ale ma felgi jebaniutka. Numer 7. A to reklama preparatu wspomagającego rzucenie palenia. Świetne porównanie trujących spalin z rury wydechowej do dymu papierosowego wydostającego się z płuc tego biednego człowieka. A czy wy jesteście już gotowi, aby rzucić? Numer 6. W tej kampanii antypapierosowej może nie ma elementów iluzjonistycznych, ale na uwagę zasługuje czysto psychologiczne podejście ludzi, którzy to wymyślili. Pisanie tekstu "Wchodzenie przed autobus zabija" w charakterystyczną czarną ramkę miało uwiarygodnić wszystkie inne ostrzeżenia podawane na paczkach papierosów i przedstawić je jako kompletnie oczywiste. Numer 5. A tutaj z kolei reklama pewnej agencji pracy. Przedstawia ona pracowników myjących okna na wysokości. Tylko na samej drabinie, bez żadnego zabezpieczenia? Oj, nie wiem, czy to jest dobry pomysł. Numer 4. Drzwi, a właściwie szczęki rekina pożerające ludzi, czyli reklama nowego programu na kanale National Geographic. Kolejny świetny przykład, jak można wykorzystać rozsuwające się drzwi. Numer 3. Z okazji maratonu, który miał się odbyć w Nowym Jorku, firma ASICS wpadła na świetny pomysł, aby do autobusu przykleić ludzi, którzy trzymają kubeczki z wodą. Wspierają biegaczy? Wspierają. Gorzej, jeśli któryś z maratończyków rzeczywiście byłby tak zmęczony, że dwoiłoby mu się w oczach i naprawdę wbiegłby w autobus w nadziei o kubek wody. Numer 2. Inda Video to węgierski odpowiednik YouTube'a. A przekaz tej reklamy z kolei we wnętrzu autobusu jest chyba dla wszystkich jasny. Jak pisze reklamodawca, operator sieci komórkowej, oglądaj filmy online gdziekolwiek jesteś, dzięki dostępowi do internetu w twoim telefonie. I to się nazywa wysoka rozdzielczość obrazu w filmie. Numer 1. No i na koniec autobus obwieszony jak indyjski pociąg. Tylko że nie ludźmi, ale stertą ciuchów. A po środku pytanie. Jak wiele wypierze jedna mała butelka? To teraz czekam tylko na wersję z płynem do naczyń Fery. Autobus załadowany talerzami, wymytymi jedną kropelką. A propos jednej kropelki, wiecie, że istnieje butelka płynu do naczyń, w której znajduje się rzeczywiście jedna kropelka? Producent tego płynu chciał w ten sposób udowodnić, że to nie żadne kłamstwo, że jedna kropelka naprawdę wystarczy do umycia stosu brudnych naczyń. I to koniec tego odcinka. Ale nie martwcie się, wciąż możecie obejrzeć poprzednie, jeśli coś przegapiliście. A także zapraszam Was na moje inne kanały, które prowadzę, między innymi kanał z animacjami oraz z wyznaniami. Wszystko wyświetla się na ekranie. Tymczasem ja się z Wami żegnam, do usłyszenia już jutro w kolejnym odcinku. Cześć!